Dzień dobry, moi piękni ludzie. Dzisiaj będzie troszeczkę bardziej personalnie, bo postanowiłam odpowiedzieć na wasze pytania. Niektóre będą z tych bardziej głębokich, niektóre będą trochę kontrowersyjne, mogą wywołać dramę, ale to są dwie rzeczy, które bardzo lubimy na tym kanale, więc poznajemy się lepiej. Będę odpowiadała na pytania z Insta, więc czas na moją autopromocję bez wyrzutów sumienia, czyli zapraszam was na mojego Instagrama, bo jestem super i warto mnie oglądać. Dziękuję bardzo. Zadaliście mi dużo pytań, ale wybrałam takie najciekawsze i też takie, przez które możemy się troszeczkę lepiej poznać, serio. Bardzo często powtarzało się pytanie, które trochę mnie stresuje, czyli pytanie, jak się czujesz? I ja mam wrażenie, że to pytanie nie pada zazwyczaj u influencerów, tylko pada, kiedy widzowie widzą, że coś jest nie tak. I mam wtedy takie, o nie, ta osoba pyta, bo ona po prostu zajrzała w głąb mojej duszy i ona wie. Prawda jest taka, że ostatnio czuję się serio lepiej. I z tego sformułowania wynika, że wcześniej czułam się gorzej, i tak faktycznie było, ale wydaje mi się, że jestem teraz już na takiej końcóweczce mojego epizodu depresyjnego, który był fatalny w tym roku, przyznam się, ale no co, z roku na rok coraz lepiej sobie z tym radzę i naprawdę, naprawdę nie było tak źle. A teraz jest jeszcze lepiej. Poza tym to jest w ogóle najbardziej urocze pytanie, moim zdaniem, jakie można zadać influencerowi, bo mam wrażenie, że to, jak ja się czuję, to jest najmniej ważna rzecz w moim kontencie, bo ja mam dostarczać rozrywki, mam dostarczać wiedzy, cokolwiek. I to, czy ja się czuję dobrze, czy źle, to dla was powinna być najmniej ważna rzecz. I to, że ludzie się czasami o to pytają, jest takie strasznie miłe, takie ludzkie, takie jakbyśmy byli serio ziomkami. Mam nadzieję, że jesteśmy ziomkami. Przeszliśmy przez pierwsze głębokie pytanie, więc teraz mamy pytanie dramowe. Zapytaliście mnie o to, jakie moim zdaniem są najgorsze influencerki pod względem jakichś takich porad życiowych, jakichkolwiek. I ja nie lubię oceniać całokształtu osoby po tym, jaką ona raz dała poradę, albo co raz powiedziała i tak dalej, więc powiem wam, jakie po prostu ostatnio głupoty usłyszałam w internecie, które mi się najbardziej rzuciły w oczy. O tym wszystkim oczywiście powiedziałam na Instagramie, więc jeżeli chcecie moje reakcje na dramę, to zapraszam na Insta. Ale ostatnio Dane mnie rozwaliła. Ja ją w ogóle lubię. Wiem, że ludzie mają różny stosunek do Dane, bo jednak ona miała swój dobry udział w różnych kontrowersjach polskiego YouTube'a, ale ja ją lubię jako osobę, uważam, że przez większość czasu ona ma takie całkiem ogarnięte podejście. I ostatnio wrzuciła takie Instastory, na którym powiedziała, że jej sposobem na to, że ma jakieś tam zachcianki na słodycze w trakcie okresu, to jest jednego dnia na wpierdzielanie się tych słodyczy aż do pożygania i wtedy jej się odechciewa. I to jest moim zdaniem strasznie toxic rada, bo jedzenie słodyczy nie jest niczym złym, ale za to obrzydzanie sobie ich w takiej formie, że się je po prostu na tony, a potem się wymiotuje, to jest gówniane. A oprócz tego druga śmieszna influencerka, którą sami mi podsyłaliście, to Sara Cwalina, która, nie wiem czy pamiętacie, ja omawiałam jej filmy w pewnym momencie. Ona była bardzo, nie wolno jeść mięsa, bo zwierzątka cierpią, no i ostatnio wstawiła na Instastory, że kupiła sobie torebkę z prawdziwej skóry. Uważam, że noszenie naturalnej skóry, szczególnie naturalnej skóry nie kupionej gdzieś tam w lumpeksie, secondhandzie i tak dalej, to jest takie po prostu obnoszenie się z patrzcie, ktoś zabił zwierzę, żebym ja wyglądała ładnie. Więc totalnie nie rozumiem szczególnie osób, które uważają się za takich moralnych wegan czy wegetarian, którzy właśnie noszą skóry. Ale tak, to była po prostu śmieszna rzecz w internecie. Mam też, uwaga, film, którego najbardziej się wstydzę na moim kanale. Myślę, że to jest film o manifestacji. Ja zrobiłam taki materiał o manifestacji i afirmacji na przykładzie TikToka. I też w sumie na początku tego filmu zaznaczyłam to, że to będzie analiza tych konkretnych rzeczy na przykładzie tego, co się dzieje na TikToku. Ale z drugiej strony uważam, że mogłam się bardziej zagłębić w temat i że to, co tam powiedziałam, to w większości były takie rzeczy albo bardzo oczywiste, że nie wymagały tego, żeby ktokolwiek to mówił, bo raczej wszyscy to wiedzą, albo rzeczy, które po takim większym zagłębieniu się w temat okazywały się nieprawdą. Więc ten film został bardzo szybko przeze mnie ukryty. I tak, mogłam go nie kręcić. Przerywam ten odcinek dosłownie na sekundkę, żeby nadać wam komunikat od sponsora dzisiejszego odcinka, bo mamy sponsora. I tym sponsorem jest Letyshops, czyli serwis cashbackowy, który pozwala nam zaoszczędzić pieniądze wydane na zakupy online, czyli jedyną formę zakupów, którą ja akceptuję jako introwertyk. Wystarczy zainstalować aplikację mobilną albo pobrać darmową wtyczkę na komputer i Letyshops poinformuje was za każdym razem, kiedy będziecie mogli skorzystać z cashbacku. Oprócz tego bardzo przydatna jest też funkcja śledzenia cen, żeby nie dać się naciąć na sztuczne przeceny i wszystkie linki macie w opisie. Wracając do pytań, to jest jedno z ciekawych. Czy czytasz to, co o tobie piszą na social mediach? Odpowiedź to tak, ponieważ nie mogę się powstrzymać. Znaczy, czytam
wszystkie komentarze na YouTubie. Jeżeli ktoś wspomni o mnie na jakimś filmie na YouTubie, to też wchodzę tak tylko żeby luknąć. Czytam na Instagramie. Mam zasadę, że nie wchodzę na Twittera. To znaczy popełniłam kiedyś ten błąd i wyszukałam swoje imię na Twitterze. I już nigdy więcej tego nie zrobię, ponieważ to bardzo źle działa na moje zdrowie psychiczne. Mam wrażenie, że na YouTubie te komentarze są takie, że mogę się w jakiś sposób do nich odnieść. One mają jakby swoje sedno, one są jakąś krytyką konkretnej rzeczy, którą robię. To znaczy, jeżeli na przykład nagrałam jakiś film, komuś się nie spodobało to, co powiedziałam w tym filmie, to on mi pod tym filmem powie, nie wiem, ale ty jesteś głupia, bo powiedziałaś to i to. No i spoko, to nie jest zbyt konstruktywna krytyka, ale jesteś głupia. No ale ja wiem, o co tej osobie chodzi i wiem, jaki jest jej problem. A na Twitterze nie trzeba mieć żadnego kontekstu. I ludzie, na przykład widziałam takiego tweeta, na którym ktoś napisał, ale Basia Sas mnie wkurwia. I co ja mam zrobić z tą informacją? Nie wiem dlaczego, nie wiem, co mogłabym zrobić, żeby na przykład, nie wiem, być lepszym youtuberem, żeby być lepszą osobą. Nie mam żadnego feedbacku. To też nie jest konstruktywna krytyka, to jest po prostu Basia Sas, fu. I nic nie mogę z tym zrobić. I to mnie strasznie frustruje, dlatego moim postanowieniem od tamtego czasu, od tego pierwszego momentu, kiedy wpisałam swoje imię w Twittera, nie wchodzę. Nie wchodzę, nie sprawdzam, po prostu koniec. Z jaką marką nigdy nie podjęłabyś współpracy? I zakładam, że ktoś tutaj chciał po prostu spicy ploty, żebym wymieniła te marki z nazwy. Chociaż w sumie mogę wymienić te marki z nazwy, niektóre. Na pewno nie podjęłabym współpracy z żadną marką typu właśnie te proszki do wybielania zębów i inne pierdoły. Na pewno też z żadną taką marką pseudodietetyczną, która produkuje po prostu szajs, czyli z markami typu herbatki, które mają cię odchudzić, a to naprawdę są po prostu przeczyszczające, czy jakieś tam tabletki na płaski brzuch i inne pierdoły, bo to są po prostu rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Ale generalnie, tak mówiąc ogólnie, już nie samymi nazwami marek, to nie podjęłabym współpracy z żadną marką, której sama bym nie używała. Ja czasami polecam wam marki, których nie używałam wcześniej, zanim się do mnie nie zgłosiły z propozycją współpracy, ale wtedy zawsze daję sobie ten margines błędu, to znaczy piszę tej marce: hej, myślę, że to jest współpraca, którą mogłabym zrobić, ale najpierw chcę, żebyście przysłali mi ten produkt, ja go przetestuję i jeżeli ja uznam, że jest spoko i jest warty polecenia, to wtedy mogę go polecić. Jeżeli nie uznam, że jest spoko, to ten film, Instastory, cokolwiek nie wychodzi. Czy masz jakieś kompleksy, które pojawiły się pod wpływem internetu? To jest pytanie, na które jakby znam odpowiedź i chciałam na nie odpowiedzieć, a potem miałam takie, może jednak nie odpowiadać, bo w sumie mam wrażenie, że takie mówienie o tym, co nas stresuje gdzieś tam w naszym wyglądzie, szczególnie jako osoba publiczna, może być takim trochę karmieniem trolla, że te osoby już będą potem wiedziały, gdzie uderzyć. Jeżeli ktoś chce mi tam gdzieś dokopać, to potem będzie używał tych rzeczy, które już wie, że mnie bolą. Ale stwierdziłam, że odpowiem, ponieważ tak. Rzeczy, na które nie zwracałam wcześniej uwagi, a na które zaczęłam zwracać uwagę pod wpływem internetu, to było to, jak moja twarz wygląda w kamerze. Po pierwsze dlatego, że obraz jest odwrócony w odbiciu lustrzanym, czyli wyglądam inaczej niż widzę siebie na co dzień. Po drugie, ja jestem po prostu niefotogeniczna. Tak samo ja mam bardzo dużo problem z zrobieniem sobie zdjęć. Jeżeli ja chcę zrobić sobie jakieś zdjęcie na Insta, to muszę zrobić ich 100, żeby wybrać to jedno, na którym wyglądam całkiem przyzwoicie. Jestem niefotogeniczna, to jest moja cecha. Ale mam na przykład drugi podbródek. I to jest drugi podbródek genetyczny. Mają go wszystkie kobiety po stronie rodziny mojej mamy. I to jest rzecz, która jest ze mną niezależnie od wagi. Kiedy ważyłam 15 kg mniej, również go miałam. Kiedy ważyłam 15 kg więcej, również go miałam. Więc on będzie ze mną prawdopodobnie całe życie i to prawdopodobnie będzie coraz bardziej widoczny z wiekiem. Więc nie mogę nic z nim zrobić, ale z drugiej strony ja nie miałam pojęcia o jego istnieniu, ponieważ on się uwidacznia wtedy, kiedy nagrywam. Czyli z takiego kąta, do jego nagrywa mnie kamera. Jego nie widać, kiedy ja sobie robię na przykład selfie, bo robię je z takiego kąta, że ja tego nie widzę i nie widzę tego na zdjęciach mojej twarzy. Tak samo nie widzę tego, patrząc na siebie w lustro. I zaczęłam go widzieć dopiero, kiedy zaczęłam edytować swoje filmy i patrzeć po prostu na swoją twarz przez dłuższy okres czasu i mówię, Jezu, przecież ja nigdy siebie w taki sposób nie widziałam. I to było coś takiego, co mi przeszkadzało, szczególnie, że dużo ludzi też zwróciło na to uwagę. Ale też z drugiej strony, jako osoba publiczna, czuję taką odpowiedzialność, że ja muszę troszeczkę uważać na słowa, mówiąc o kompleksach w internecie. Bo nie zrozumcie mnie źle, ja chcę być z wami jak najbardziej szczera, jak mogę, ale z drugiej strony pamiętam, jak źle się czułam, na przykład będąc w gimnazjum, oglądając YouTube'a, kiedy jakaś dziewczyna, którą oglądałam, która na przykład była dużo mniejsza ode mnie, nosiła ten rozmiar SXS, mówiła, ale mi się nie podoba, że jestem taka gruba. I ja byłam większa od niej i czułam się fatalnie ze sobą. Więc
trochę się stresuję, mówiąc o jakichś swoich kompleksach, bo wiem, że to może być rzecz, którą ktoś inny też na przykład widzi w sobie. I ja, narzekając na tę rzecz, sprawię, że ta osoba będzie się czuła gorzej. I bardzo bym czegoś takiego nie chciała. Więc staram się w większości moich filmów zawsze zaznaczać i normalizować pewne rzeczy i tak dalej. Ale no ciężko jest. Jakby staram się być szczera z tym, co na przykład sprawia mi trudność, jeżeli chodzi o samoakceptację, ale z drugiej strony nie chcę też nikogo triggerować, nikogo stresować. Nie chcę, żeby ktoś porównywał siebie do mnie i uznał, o, ale ja mam to bardziej niż ty, a ty powiedziałaś, że to ci nie pasuje, więc teraz może coś ze mną jest nie tak. Która celebrytka ma twoim zdaniem najgorszą dietę? Powiem wam tak, na pewno bardzo nie lubię tego, że dużo dziewczyn, które zostały wypromowane przez program Top Model, potem polecają te cateringi dietetyczne i biorą sobie diety po 1000 kalorii. To uważam, że jest bardzo szkodliwa rzecz. Generalnie zauważyłam, że mało która dziewczyna w przestrzeni internetowej, która nie posiada wykształcenia w tym temacie, ani żadnej większej wiedzy, jest w stanie przekazać te swoje jakieś przekonania dietetyczne, nie powielając jakichś takich szkodliwych mitów albo przekonań. Dużo dziewczyn w internecie, na YouTubie, na Instagramie ma też po prostu małe kompleksy i od tego się biorą jakieś takie dziwaczne diety. Tak samo ostatnio widziałam bardzo absurdalną rzecz, to znaczy dość chyba popularną dziewczynę na YouTubie, która wyświetlił mi się jej film, w którym ona odpowiada na pytania dotyczące swoich zaburzeń odżywiania, jednocześnie robiąc mukbang, czyli pochłaniając jakieś tam duże ilości jedzenia. Nie uważam, żeby to było dobre zestawienie treści, to znaczy, że jeżeli ktoś wchodzi na twój kanał, żeby obejrzeć Q&A na temat zaburzeń odżywiania, to bardzo możliwe, że na przykład sam ma z nimi problem i to, że ktoś wkłada w to Q&A bardzo duże ilości jedzenia właśnie... Ach, nie wiem jak to wyjaśnić, po prostu jest to bardzo dziwne zestawienie kontentu, który nie powinien istnieć w jednym filmie. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Co cię najbardziej denerwuje w internecie? I to jest pytanie, na temat którego mam bardzo dużo opinii. Najbardziej mnie denerwuje to, że jeżeli w oczach jakiegoś widza ja już się wpasuję w ramkę jakiegoś kontentu, to potem już nie mogę zrobić nic innego. I tak było w momencie, w którym ja nagrałam mój pierwszy filmik komentarzy. Bo to jest coś, co mnie realnie interesuje i ja bardzo lubię robić taki research. Lubię też te dramy, bo jestem z nimi na bieżąco zawsze, bo po prostu jestem noisy i zawsze muszę wetknąć swój nos i muszę wiedzieć, co tam się dzieje u celebrytów. To jest jedna z rzeczy, która mnie interesuje. Ale kiedy ludzie zaczęli mnie postrzegać jako studentkę dietetyki i zaczęli mnie obserwować dlatego, że lubią mój dietetyczny content, to nagle się okazało, że kiedy ja nagrywam inny rodzaj kontentu, który mnie interesuje, nagle jest, weź się już lepiej zajmij dietetyką. I mam takie, czy ja mogę mieć więcej niż jedno hobby? Proszę. Byłoby bardzo fajnie mieć więcej niż jedno hobby i mieć zezwolenie publiczne na posiadanie więcej niż jednego hobby. Tak samo jeszcze mówiąc o tym moim komentarzy, bo nie jest to jakiś komentarz na super dobrym poziomie, powiedziałam komentarzy w tym zdaniu bardzo dużo razy. Ale chodzi mi o te wszystkie takie teksty, to mnie bardzo denerwuje, typu o, ty się wybijasz na innych, jak próbuję powiedzieć coś o jakiejś innej osobie. W jaki sposób mogę nagłośnić jakąś dramę z udziałem kogoś z tej przestrzeni internetowej, żeby nikt mi nie zarzucił wybijania się na tej osobie? No nie mogę! Po prostu nie mogę, nie da się. I to jest strasznie smutne, bo ja uważam, że robiąc content komentarzy, może nie we wszystkich przypadkach, ale w większości, wnoszę gdzieś tam od siebie taką wartość dodaną. To znaczy, staram się nie tylko przedstawić sytuację, ale też dać jakieś taki mój feedback, który coś doda do tej całej sprawy. I mam wrażenie, że to jest wartościowe, a ludzie mi mówią, o, wybijasz się na, nie wiem, Wersow. Denerwuje mnie też to, że bardzo dużo osób, które nie mają pojęcia w temacie, próbują się wypowiadać, szczególnie na temat właśnie dietetyki, czyli na temat tej mojej niszy, bo no czasami się aż ciężko tego słucha, jak dziewczyny naprawdę gadają totalne głupoty, a nie mają pojęcia, jaką krzywdę to może wyrządzić, bo to jest naprawdę drażliwy temat i naprawdę... Słowa mają swoje konsekwencje, a niektórzy mam wrażenie, że nie zdają sobie z tego sprawy. To na tyle. Chyba nic mnie więcej nie denerwuje w internecie. Karioner! Dobra, nie będę już więcej mówić na ten temat, bo byłam już omawiana w kilku live'ach Karionera i powiedział, że jestem 3 na 10, więc wiecie, nie pozwolę mu się na mnie wybić. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Przypominam wam oczywiście o rejestracji w Letty Shops, link macie w opisie, ale co najważniejsze, przypominam wam o moim Instagramie, link macie również w opisie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem, kiedy będę miała ochotę nagrać film, co mam nadzieję, że będzie niedługo, bo
Czy wy też zauważyliście, że ostatnio rzadko wstawiam? Przepraszam, mam ochotę wstawiać częściej, ale nie mam siły, żeby robić rzeczy częściej. Więc tak. Czy przysięgam, że się poprawię? Nie do końca, ale się postaram.